Uszczuluj nam Chryste. Witajcie kochani, drodzy lektorzy, starsi ministranci i w ogóle wszyscy panowie. Dzisiejszy odcinek chcę, żebyśmy poświęcili kolejnemu królowi z królów izraelskich, mianowicie Salomonowi, następcy na tronie synowi Dawida. Salomon. O nim będziecie mogli poczytać całą historię jego życia w pierwszej Księdze Królewskiej, szczególnie w pierwszych 11 rozdziałach. To tam są opisane wszystkie jego dzieje. Natomiast w wielu miejscach też Pismo Święte opowiada, wracając pamięcią do tego, co dokonał król Salomon i kim był. I do rzeczy. Kim był Salomon? Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi nam na myśl, kiedy pamiętamy w ogóle, czy przypominamy sobie tę postać biblijną, kojarzy się z mądrością. Mądry król Salomon. Czy jest to takie uprawnione, to skojarzenie? Zaraz się przekonamy. Pierwszym ważnym momentem w królowaniu Salomona była jego rozmowa z Bogiem. Pan Bóg objawił mu się we śnie i mówi: proś o co tylko chcesz, a to ci spełnię. I młody król Salomon poprosił Boga o serce roztropne, zdolne do sądzenia i do rozróżniania dobra od zła. Tam tekst hebrajski mówi dosłownie o sercu słuchającym. Bardzo mi się podoba właśnie ta modlitwa Salomona. I Pan Bóg spełnia jego prośbę i król Salomon zaczyna odznaczać się taką wielką mądrością wśród swoich poddanych, wśród Izraela. Ta mądrość zaczyna być też znana w innych narodach, na całym świecie, jak mówi Pismo Święte. Ta modlitwa króla Salomona o serce roztropne, serce słuchające, została natychmiast wysłuchana. Pan Bóg spełnił ją od razu. Notabene święty Łukasz zauważa w swojej Ewangelii, że ta mądrość Salomona wypełniła się tak naprawdę w Jezusie. Bo czytamy w Ewangelii świętego Łukasza: a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Jak ujawniała się ta jego mądrość? Chociażby w takiej znanej sprawie, kiedy przychodzą do niego dwie kobiety z jednym dzieckiem i obie uważają, że to dziecko jest ich, że i jedna kobieta, i druga jest matką tego dziecka. I król Salomon miał rozsądzić sprawę rodzicielstwa. Wziął dziecko od tych kobiet i mówił: przetnę je na pół i dam każdej po połowie. I wtedy jedna z kobiet powiedziała: królu, nie rób tego, lepiej oddaj to dziecko tej drugiej, wolę, żeby pozostało żywe. I po tym król Salomon poznał, że właśnie ta kobieta, która nie chciała śmierci dziecka, że ona jest jego prawdziwą matką. O mądrości Salomona ludzie zaczęli się dowiadywać w innych krajach. Dowodem tego była królowa Saby, która przybyła do Jerozolimy po to, żeby słuchać mądrości Salomona. Ta jego mądrość też utrwaliła się na kartach Pisma Świętego, bo już od dawna przypisywano właśnie królowi Salomonowi autorstwo niektórych ksiąg biblijnych: Księgi Przysłów, Księgi Koheleta i Księgi Pieśni nad Pieśniami. Co jeszcze kojarzy się z królem Salomonem, kiedy o nim pomyśleć? Kojarzy mi się z nim słowo miłość i to, że był takim prawdziwym kochankiem. Król Salomon kochał wiele kobiet. I to jest faktem potwierdzonym też w Księdze Pisma Świętego, w Księdze Królewskiej. Tam wyczytamy, że król Salomon miał 700 żon księżniczek i 300 żon drugorzędnych. I Biblia nie robi królowi żadnych wyrzutów z tego powodu, że miał tak wiele żon. Możemy też podejrzewać, że może ta liczba była trochę przesadzona. Jakkolwiek, w tamtych czasach jeszcze to było akceptowalne mieć wiele żon, mieć tak wiele kobiet w swoim otoczeniu. Jednak Biblia zarzuca mu co innego. Nie tyle to, że miał wiele kobiet, ale to, że wśród tych kobiet było wiele poganek, które zaczęły
zachęcać Salomona i zwodzić Salomona do oddawania czci ich bóstwom, ich bożkom. W ten sposób Salomon zaczął budować ołtarze dla tych bóstw, które czciły jego żony, czy niektóre z jego żon. I to właśnie Pismo Święte podkreśliło, że to było przyczyną upadku króla Salomona. To stało się powodem jego zguby. Ciekawie to brzmi w ogóle. Czy miłość może się stać powodem czyjegoś upadku? Wydaje się, że tak. Kiedy kobietę traktuje się jak boginię, wybawicielkę i tym podobnie, jako kogoś, kto wyleczy mężczyznę z wszelkich chorób, czy rozwiąże każdy jego problem, to może to prowadzić do upadku. Natomiast jeżeli w kobiecie miłuje się kobietę po prostu, jeżeli kobietę widzi się jako kobietę, to wtedy miłość będzie udana. Co osłabiło serce Salomona? Wydaje się, że król Salomon nie musiał zdobywać tych kobiet, które miał. One lgnęły do niego dlatego, że był po prostu królem i od początku zasłynął jako mądry król. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że lgnęły do jego bogactwa, do jego majątku. Salomon, w przeciwieństwie do swojego ojca, nigdy nie musiał być wojownikiem. Nie musiał być. Nie musiał walczyć o miłość tych kobiet. On je po prostu miał. Dlatego możemy się domyślać, że żadnej nie kochał tak naprawdę. O Salomonie Pismo Święte w końcu napisało, że jego serce nie pozostało tak szczere wobec Pana Boga, jak serce jego ojca Dawida. Bóg w pewnym momencie rozgniewał się na Salomona i zagroził nawet odebraniem mu królestwa, dlatego że to serce jego właśnie zaczęło się skłaniać do bóstw niektórych z jego żon. 40 lat jego panowania skończyło się niestety podziałem królestwa. Salomon, możemy powiedzieć, że jest takim typowym następcą. Następcą, bo nie musiał o nic walczyć, przejął pałeczkę w sztafecie królowania, na starcie miał już to, co zdobywał i wywalczył jego ojciec Dawid. Dawid zaczynał od zera, o wszystko musiał walczyć, a umarł jako mądry król. Natomiast Salomon odwrotnie, zaczynał jako mądry i bogaty władca, ale skończył jako mężczyzna, który dał się podzielić sprzecznym namiętnościom w samym sobie. I dlatego spowodował także podziały wokół siebie. To, co rozwijało się bardzo dobrze od początku, wszystko się rozpadło, bo Salomonowi zabrakło energii wojownika. Z drugiej strony, tylko o Salomonie Biblia mówi, że był on tym, który umiłował Pana. Czytamy o tym w 3 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. I możemy na tej podstawie wysnuć wniosek, że właśnie miłość do kobiet najprawdopodobniej uzdolniła Salomona do miłości do Pana Boga. Bo Księga Pieśni nad Pieśniami autorstwa prawdopodobnie króla Salomona, ona już była uważana przez pierwszych chrześcijan nie tylko jako piękny obraz miłości małżeńskiej, oblubieńczej, czy jako taką wspaniałą pieśń weselną, ale widzieli w niej obraz miłości Chrystusa do Kościoła. A właśnie tam, w tej Księdze Pieśni nad Pieśniami, możemy przeczytać takie na przykład fragmenty. O, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak piękna oczy Twe jak gołębice, zaiste piękny jesteś, miły mój, o jakże uroczy, łoże nasze z zieleni. Oczarowałeś me serce, siostro ma, oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico. Oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem Twych oczu, jednym paciorkiem Twych naszyjników. Jak piękna jest miłość Twoja, siostro ma, oblubienico. O ileż słodsza jest miłość Twoja od wina, a zapach olejków Twych nad wszystkie balsamy. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, płomień pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko.
dojrzały mężczyzna potrafi tak kochać, być tak namiętnym kochankiem. To jest w Salomonie cenne. Taka wrażliwość, namiętność. Dojrzały mężczyzna w miłości do kobiety, kiedy się w niej zakochuje, doświadcza czegoś takiego, że w kobiecie oczekuje spełnienia wszelkich tęsknot, wszelkich pragnień swoich. I Biblia przypomina, że kobieta nie jest w stanie spełnić i zrealizować tych wszystkich oczekiwań, które stawia wobec kobiety zakochany mężczyzna. Miłość do kobiety wyprowadza go ostatecznie na taką płaszczyznę duchową, prowadzi go do Boga, który on jako jedyny jest w stanie spełnić wszystkie najgłębsze tęsknoty mężczyzny. Wniosek jest taki, że zakochany mężczyzna dopiero wtedy poznaje swoje najgłębsze pragnienia i potrzeby, kiedy przeżyje taki stan zakochania. Bez doświadczenia tego uczucia czy tego stanu, relacja mężczyzny do Boga zawsze będzie jakaś taka sucha, pusta. Będzie nakierowana tylko na zwykłe wypełnianie obowiązków. Dojrzały mężczyzna przeżywa w miłości takich dwóch biegunów. Z jednej strony radości, wręcz ekstazy, oczarowania. Z drugiej strony smutku, samotności, opuszczenia, czasem wręcz depresji. Czasem się wznosi na wyżyny, a czasem spada w takie głębokie doliny. Może być, że mężczyzna o miłości tylko marzy i tęskni za nią i traktuje tę miłość jako swego rodzaju ucieczkę przed codziennymi problemami, przed czymś, co jest dla niego trudne. Może być też tak, że mężczyzna broni się przed miłością, zamyka się na nią, bo boi się jakiejś zmiany, która ta miłość mogłaby wprowadzić w jego życiu. Tylko ten, kto zgodzi się na te dwa oblicza miłości, będzie wprowadzony w tajemnicę prawdziwej męskości. Moi kochani, chciałbym zachęcić was do tego, żebyście samodzielnie spotkali się z historią króla Salomona zapisaną w pierwszej Księdze Królewskiej. Dlatego zachęcam, żeby na przykład przeczytać sobie opowiadanie o początkach władzy Salomona, jak prosił Boga o serce roztropne, słuchające. Jest to opisane w 3 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej, wiersze od 1 do 15. To wszystko macie w opisie. I żebyście też w trakcie tej lektury, czy też w modlitwie osobistej, w rachunku sumienia na przykład, postawili sobie kilka pytań, do których zachęca nas historia króla Salomona. Na przykład, o co ty prosisz Boga? Co jest takim twoim największym, najgłębszym pragnieniem czy tęsknotą twojego serca? Albo też, jak wygląda twoja miłość? Czy przypadkiem nie jest tak, że boisz się kochać, bo boisz się jakiejś zmiany w swoim życiu? Albo miłość traktujesz tylko jako ucieczkę od codziennych problemów, czy jakichś trosk, czy tego, co jest dla ciebie trudne? Jak patrzysz na kobiety? Jaki jest twój stosunek do kobiet? Niech ta historia króla Salomona pomoże nam spojrzeć właśnie na naszą miłość, na nasze przeżywanie miłości. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli podobał wam się film, kliknijcie łapkę w górę, udostępnijcie, podajcie komuś dalej. Zachęcam was też bardzo gorąco do tego, żeby śledzić kanał księdza Jakuba Kopystyńskiego i też brać udział w jego konferencjach, które prowadzi w środy i w czwartki. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku, w najbliższą sobotę, również o godzinie 16:00. A więc króluj nam Chryste i do zobaczenia.